Dziękuję za przekazanie tego pięknego, pachnącego bochna chleba, wypieczonego z tegorocznego ziarna. Za chwilę wspólnie ze starostami pokrejemy ten chleb i każdy może skosztować, jak ten chleb z tegorocznych dni jest dobry. O, jeszcze kilka tam zostało. Dziękujemy za uświetnienie tej naszej uroczystości. Widzicie, jak aktywni są nasi hodowcy gojenia pocztowych. Serdeczne dzięki. Jeszcze chciałem dodać, że zanim zaczniemy kroić ten chleb i skosztujemy, jak dobrze smakuje, chciałem dodać taką sekwencję wyczytaną, że nauczmy się dzielić chlebem i miłością z potrzebującymi. My dzisiaj mamy dostatek, ale wielu wśród nas i jest takich, którzy ten chleb i tej miłości potrzebują. Dziękuję bardzo. A żona mnie ostrzegała, nic nie mów z pamięci, tylko przeczytaj, co może napisane. No ale tak to było, nasze, to jest tak od serca wszystko robione, każdy jakąś swoją cząstkę do tej dzisiejszej organizacji dokłada. A ja, szanowni Państwo, się dołączam i na ręce sołtysa i gospodarza dzisiejszej uroczystości składam gorące gratulacje za plony, które Państwo zebrali, oby jak najłatwiej się je co roku zbierało. Dziękuję. Poczekać, będą. I występ kapeli będzie, a my teraz puścimy jakąś fajną muzyczkę, tak, żebyśmy wam się... aparaturę, która zawsze ratuje takie sytuacje. Żeby wam się przyjemnie siedziało, jadło, piło, a potem będziemy się bawić. No do tańca to i lepiej, co by to słoneczko coś kapeckie niżej nam opadło ponad winoską. No i oczywiście zabawa będzie do późnej nocy. Urosy chłopcy, sykowni, syczka, to litki.
Thank you.